Nowy budynek powstaje na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku. Poprzedni, pochodzący z połowy lat 70. ubiegłego wieku, był już przestarzały i nie był w stanie zaspokoić potrzeb zawodników trenujących w placówce. Kamień węgielny wmurowali dzisiaj uroczyście przedstawiciele kadry ośrodka, władz samorządowych i zaproszeni goście. Znalazł się w nim akt erekcyjny, zdjęcia wszystkich obecnych zawodników MOS Ełk oraz, zgodnie z tradycją, wszystkie nominały obecnie funkcjonujących monet. Będzie o 1/3 większy od poprzedniego, tego, którego już nie ma. Co nas najbardziej cieszy w tym nowym obiekcie, to siłownia. Poprzednia siłownia miała około 50 m², natomiast obecnie budowana, już ją tutaj prawie że widać, będzie miała bez mała 200 m². To są zupełnie inne warunki. Mam nadzieję, że poprawią efektywność i wyniki, które będą osiągane przez naszych zawodników, będą jeszcze lepsze, chociaż narzekać absolutnie nie możemy.